Siema, tu jest Dr. Stalker, a to jest Test Online, tak jest. To jest mój kazit, tak. I to dzisiaj zobaczymy tą grę. Dobra, więc możemy zaczynać, że jest powiedzmy wstępiem. Już ukończyłem taki tam wstęp, to wszystko już mamy. Normalnie grę, nie? Dobra, zaczynajmy. Okej. Problem jest w tym, że na razie nie mam z kim grać. Tak. Nie ma żadnego znajomego, który by miał tą grę. I nie spodziewałem się, żebym szybko miał. Tyle powiem. Tak. Gra jest... Wygląda ładnie, to na pewno. W tym momencie zobaczyć woda, wygląda ładnie. Ogólnie grafika jest podobna do Skyrima. Tak to wygląda. Ogólnie gra jest podobna do Skyrima, widzicie. To wygląda. Ale naprawdę te wszystkie światło i w ogóle woda ładnie wygląda, naprawdę. Tak. Myślę, że największą wadą tej gry jest jej cena, bo gra... ja osobiście mam wersję Steamową. Na Steamie 60 euro kosztuje. Że do tego trzeba wykupywać abonament, czyli abonament to 50 zł za miesiąc. Tak, więc tania nie jest, ale trzeba przyznać, jeśli chodzi o tą grę. Tak, ale ogólnie gra jest naprawdę wow. Tutaj jest zwierzęta i w ogóle naturalnie, powiedzmy. Tak. Co to jest? Gram magiem. Ten. Co to jest? Weźcie to ode mnie! Giń! Dobra, załatwione. Okej, weź to. Ej, to mi gryzie. Patrzcie. Lol. Magią to... O, jeb! Weź zgin, bo zaraz mi tu krab zabije. To coś wielkiego mnie tam nie zabiło, a krab mnie zabił. Dobrze, nie możemy przeszkodzić kraba. I co to? Ej, to jest agresywne. Jep. Lubię tę magię. To jedyna magia, jaką na razie mam. Dobra. Dobra, zostawmy to. Jest. Nie zwłoki. Dobra. Mapa. Dobra, chodźmy tu, gdzie mamy zdaniem. Gra jest niestety po angielsku. O, przecież możemy zabić szczurę. Możemy. Lol, co to? Dobra, zostawmy to już. Okej. Dobra. Możemy pogadać? No. Możemy coś z kimś pogadać? Nie. Ty. O, możemy. Dobra. Czyli z niektórymi pytaniami można pogadać. Ale nie wszystkimi. Okej, miniemy sobie o tutaj. Dobra, szybko. Żeby na filmie nie przynudzać się tutaj. Powyknujemy sobie questy po prostu. Te, które mamy. Okej, mapa. Dobra, musimy teraz przejść tutaj. Po tym kosie sobie pójdziemy poeksplorować teren, bo wygląda to naprawdę... Naprawdę zachęcająco do eksplorowania, popatrzcie. Tak, to będzie dobry plan. Czekaj, oznaczymy sobie gdzieś, nie wiem. Możemy coś znacznie tu postawić? Tak, dobra. Okej. Dobra, rozumiem. Okej. Szybko wykonamy questa. I idziemy eksplorować. O, jakie fajne.
Widzieliście? Patrzcie. Kulka z tyłu. Dobra, szybko. Naprawdę w tym momencie na chętnie to bym sobie to poeksplorować. Chyba z dużo. Da, od razu. Kit z tymi. Z questami. Idziemy eksplorować. Bo to jest. To najbardziej sobie cenię w RPG-ach. A to stanęło mi na drodze. Jej! Ktoś się na to rzuci? Zobaczymy, jak przechodzimy tutaj. Ktoś się na to rzuci? Ktoś mnie obroni? Obronisz mnie? Nie, mają mnie w dupie. Ciekło. No dobra, idziemy eksplorować. Przed siebie, oh yeah. Idź z tym czymś. Wygląda tutaj naprawdę ładnie. Co jest? Dziwny spadek FPS miałem przez chwilę, ale już jest w porządku. Pobiegniemy sobie. Tak, tej gry nie da się nagrywać Shadowplayem. Po prostu nie, Shadowplay nie wykrywa tej gry. W sumie wykrywa, bo FPS się pokazują, ale nie da się włączyć nagrywania w tej grze. Muszę nagrywać Frapsem. Naprawdę wolę nagrywać Shadowplayem niż Frapsem. W tej grze to jest naprawdę fajnie to wszystko wygląda, te zwierzęta w ogóle, te dziko żyjące i w ogóle to jest spoko. To niebieski ogień. Ale w środku to grafika nie jest ładna. W ogóle z bliska niektórzy rzeczy naprawdę brzydko wyglądają. Ale to jak już mówiłem na pokazówce z Rizyna Trójki, większość RPG-ów jest właśnie ładnych z daleka, a brzydkich z bliska, powiedzmy, się do czegoś podejdzie, nie? Tak. Z questem. Idziemy sobie przed siebie. Eksplorować. Chcę znaleźć jakieś jaskinie, wejść tam, jakąś przygodę, wieć. Czy jest? To kamień? Kamień chyba, no kamień. Dobra. Co jeszcze jest? Patrzcie, coś lata, widzicie? Coś tam leci, chcę zobaczyć. Zapobiegnę. Biegniemy za tym. Co tak wolno biega? Musimy oddalić kamerę, żeby nas szybciej biec. Patrzcie, to jak mamy z bliska. O, wielki ptak. Co się stanie? Ty, dobra, to nie jest wielki ptak. Harpia. Giń! 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 No. Dobra, bierzemy co jest. O cholera. Nie chcę już z tym walczyć. Coś tego więcej, o cholera. Zostawmy to lepiej. Coś tego znacznie więcej. Wow, ale to episko wygląda, widzicie? Wow, idziemy tam. Co tam za pierdziela, ej. No dobra, to jest jakieś miasto. Nic, spoko, wow, to miasto wygląda super. Zrobię screenshota chwilę. Ok. Dobra. Te odbicia w wodzie są epickie, po prostu wow. Kurde, nie wiem, z tym Fraps odwala, ale jakieś dziwne spadki FPS-ów z tym Frapsem. Bo tego nie nagrywałem na Frapsem. Shadowplay jest znacznie lepszy. Kurde, wkurzam ten Fraps. Kim? Dobra, znajdźmy może jakiegoś handlarza. Tu powinien być jakiś handlarz. O, to jest u mnie handlarz. Kurde, no co się dzieje z tymi FPS-ami? Ja pierdolę. Dobra, to jesteś handlarzem, prawda? Tak, jesteś handlarzem. Okej. Chyba nie ma
takie okno, dlaczego mi chodziło. Ty. Ej, dobra. Kit. Kurczę, pierwszy raz mam z jakąś grą, tylko problemy z FPS-ami. Bardzo nie wiem, jakaś słaba optymalizacja albo coś. Ten test ma. Naprawdę nie wiem. Ja rozumiem, że Fraps obniża FPS-y, ale żeby aż tak. Kiedyś zawsze nagrywałem Frapsem, jak jeszcze nie było Shadowplaya i właśnie nie było tych problemów. Lol, co to jest? Ja coś chyba z optymalizacją tej gry jest. Dobra. Mapa. Właśnie nie wyśle... O, jest. Dobra, idziemy dalej, wychodzimy z tego miasta. My tamtędy może się przejdziemy. Przez jakieś góry może da się przejść. No dobra, nie wiem o czym tutaj gadać. No, ale tak jakby ktoś miał te online właśnie, te gry, to naprawdę cieszyłbym się, jakby dałby mi znać i byśmy sobie razem pograli, nie? Bo gra jest fajna, ale lepiej by się w to grało, jakby się miało z kim grać. Nie samemu. Mamy killów? Mam? Ej, ja nie przypominam sobie, że miał killów. Okej, zarobi się. Płyniemy. Wow. Zarąbiście. Wow, ta woda jest mega. Odbicia w ogóle. Mega po prostu. No. Więc wiecie, jak macie tę grę, to walcie do mnie. Pogramy sobie razem. To jest jakieś dziwne drzewo, czy mi się wydaje w oddali? Po prostu jest jakiś... Nie, tekstura liści się nie wygrała. Ale to człowiek jest jakieś wielkie. Idziemy tam. Tam coś jest, tam jeszcze zobaczymy sobie. Musimy zanurkować? Chyba nie. Szkoda. Dużo, dużo każdów tutaj wszędzie. Może to ma jakiś związek z tym, że ja wybrałem każdita. Nie wiem. O, ale te FPS też nie mnie już kurza się na serio. Ja pierdolę! Tu mi piszą jak ja nagrywam, ja pierdzielę. Ja w ogóle nawet nie użyłam P2000. O fuck, zaraz padnę! Kurde! Kurde, spieprzaj! O fuck! Bardzo niefajnie. W cholerę nie... O, dobra. Wow. Jesteśmy duchem. Co teraz? Fajnie. O. Dobra, fajnie, fajnie, podoba mi się. Idziemy zobaczyć to drzewo. Coś jest, widzicie? Ale to ma fajne kolory. Iiiiń! Iiiiń! Szybko, szybko, szybko. Teraz, woho! O fuck. Ratujcie mnie, tak wy. Macie mi pomóc! Pomóż mi! Woda. To może nie potrafi pływać. Ja umrę, nie. Ale mało brakowało, nie. Kurde. Musimy się uleczyć. Muszę
siedzeniem. Zobaczymy, co możemy zjeść. Ja pierdolę! Płyń! 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 O kuźwa. Już myślałem, że zginę, nie? Dobra, niech się zdrowie odnowi w tej wodzie. A spłyniemy sobie stąd. Z tym czymś. Odpływamy stąd. Dobra, to już myślałem, że jestem martwy, nie? Dobra, FPS się przyspokoiły. Dobra, teraz odpłyniemy sobie tam. Gdzieś się kręcę w kółko. Serio, czy ja się kręcę w kółko? No nie. Czemu? No i dobra, nie. Myślałem, że z niego jakieś takie napromieniowanie, jak widzicie. Ale to jest tylko taki ten, jak na niego, na niego nakierujemy. Wtedy on się taki robi. Zwłaszcza jakieś takie napromieniowanie bym wydzielał. Dobra, idziemy dalej. Ktoś tu walczy. No spoko, spoko. Pobiegniemy sobie teraz tutaj. Co to? Co to jest? Duch. Wow. Okej, okay. Inna. Podoba mi się. Jest. Tak. Wow. Fajnie. Wow, ale to wszystko wygląda. Wow, naprawdę. Wow. No nie, harpie. Nie chcę walczyć. Kurwa! Ja zginę. Gin, cierwo jebane. Jeszcze raz, kuźma. Spadaj. O. O, już nie mogę strzelić magią. Więcej kajitów. Od cholery tutaj kajitów. Dobra, teraz to załatwimy, przeszukamy. Wtedy tamte nas zaatakowały. Zginiesz! Widzicie? Dobra. Skoro się nie da przeszukać, to nie. O, ukryta skrzynka. Oh yeah. Oh fuck, mam wyznaczony czas. Spieprzyłem, no fajnie. Ej, no otwórz to. Co nie? Kupię ścierwę. Twarde jest. Nie, gień.
Możemy przeszukać? Nie. Wow, ale to episko wygląda. Patrzcie na tą wodę. Po prostu wow. O, rozbity statek. Czegoś go było trzeba, idziemy eksplorować. Ryby. Taka jest piska. Wow. Nie? Dobra. To idziemy przeszukać ten statek. Jakieś klatki. Na co muszą być ludzie? Kurde. No nie, ja się spodziewałem, że coś znajdę jakiś, no nie. Czy to w sumie atakować? Chyba nie. Dobra. Myślałem, że to będzie taki rozbity statek, gdzie nikogo przy nim nie będzie, tylko eksplorowania. To oczywiście pełno ich jest w tym statku. I tak mam zamiar tam wejść. Czur. No dobrze. Eksplorujemy. Chodzimy sobie na górę. O. Epicko. Wow. O, druga część statku tam jest. I tam idziemy. Tylko jeszcze do końca trzeba już wszystko tutaj przeszukałem. Tędy weszłem. O, idziemy sobie tutaj. Woo! Mega. Patrzcie na trzymamy. Skaczemy. Wow, przeżyjmy to. Jest, żyjemy. Myślałem, że zginę. Jo, idziemy tutaj. Yeah. Okay. Spoko. Idziemy zobaczyć do jaskini. Co to, jakie dziwne widzicie? Zobaczmy, czy z tego będziemy mieli. To jest jakiś lag był. Trochę zajęło, zanim on zginął. To zginęło. Czy trzymamy się sieć na zielono? Wow. No nieźle. Patrzcie na to odbicia tej zielonego światła w tej boi. Po prostu wow. Dobra, to był zły pomysł. Idziemy stąd, idziemy. Jak tu już nie ma. Nie chciałem wam przeszkadzać, idźcie sobie. Idziemy sobie w drugą część statku. Dobra, już musimy zostawić. Tak jak myślałem, boją się światła. Idziemy do drugiej części statku. O, rozkopmy tam. Okej. Witaj. Płyniemy tutaj, oh yeah. O, tu chyba za wiele nie mamy. Szkoda. Jest na tyłach. Też nie. No dobrze. Szkoda. Fajnie by to okno było tak wybite, byśmy mogli sobie dech wpłynąć. Było dobre. Dobra, idziemy dalej wzdłuż brzegu. Kolejny zupełny statek? O, podoba mi się. Idziemy tam też. Już jakieś belki. Dobra, super. Aaa, to ścierwo. Śpiący jestem.
O, beczki, beczki! Tak jest. Oh yeah. Dobra. Niedługo kończę, bo jestem cholernie śpiący. Zamulam. Dobra, ale widzę, że jeszcze sporo do eksplorowania, to idziemy. Tam, to będzie dobre. Czuję, że tam znajdę coś fajnego, bo to jest tyle statków do eksplorowania. Po prostu lol. Patrzcie, one są wszędzie. Co to? A nie, dobra, ktoś to przeszukuje. Lol, widzieliście to? Wciągnął takiego magimu. To było epickie. Też tak chcę umieć. Ktoś tam jest. To jest wróg. Pali się na taki czerwony ten... otoczenie. Czerwony to chyba będzie mnie atakować, tak? Zaatakujesz mnie? Tak, zaatakujesz mnie. Okej. Gin! Nie będziesz mnie atakować! Przewróć się. Dobra. Volt. Dobra, czyli przeszukujemy ten statek. Tutaj nie ma już przeszukiwania, z tego co widzę. A może i... No kuzia, muszą zamknąć, nie? Nie mogą dać zabawy z eksplorowania. Mogli to chociaż otworzyć, ale... Kurde, mogłoby tam nic z tym być, ale mogli to chociaż otworzyć, bo można było być ze środka. Taki wiecie, pierwsze. Można było sobie tak pozwiedzać. Kim? Ja nie chcę mnie atakować, no tak jak myślałem. No dobra. Będzie trzeba powalczyć. Ty wąż. Zatakujesz mnie? Kurde nie, chciałem kusnąć. No dobra, oni nic ze mnie nie mają w sumie. A nie chcę się walczyć z taką ekipą. Ty, co kto? Okej. A dobra, atakuję ich. Dobra, odwróć ich uwagę. Jest, spoko. Lol, widzicie to? Lol. Co to jest? Idziemy dalej. Musimy wejść do środka i przeszukać. Ty, idź sobie. No. Jakie fajne, wszystko chcę. Nic tu nie ma, więc wchodzimy do środka. Chyba się da wejść do środka. Mam nadzieję, yeah. Coś smrocznie. Dobra. Ale pusto. Taki pająk wielki. Możemy szukać? Nie. Ty, jaka wielka szacha. Jakiś troll chyba czy coś. Ty to kto? Będziesz mnie atakować, prawda? Tak. Gin. I ponownie, gin. Możesz się zginąć jeszcze raz. Okej. Co dla mnie masz, Golda? Mało. Dobra, nic tu chyba więcej nie ma. Pająk. Dobra, więc może stąd wyjdźmy. Prawda nic. O, mamy coś. Okej.
chwilę. Tu byłem. Chyba to wielka czaszka. Tam byłem. Okej, okay, możemy wyjść. I muszę zakończyć ten odcinek. Jak widzicie, gra jest dobra, tylko trzeba mieć z kim grać. Ja niestety nie mam. Lol, to to jest. Ja chcę walczyć, dobra. To tutaj może zakończymy ten odcinek. Mój dobra, Dr. Stalker, to był TS Online. I nara. Tak jest.